Jest 8 sierpnia 1944 roku. Niemcy nacierają na Starówkę. Palą domy od placu Zamkowego do Karowej. Lotnictwo zrzuca bomby zapalające. Powstańcy utrzymują Aleje Jerozolimskie. W Śródmieściu powstańcy ze zgrupowania Chrobry 2 zajmują budynek dyrekcji wodociągów i kanalizacji przy placu Starynkiewicza. Na Żoliborzu powstańcy opanowują okolice Instytutu Chemicznego i koszar przy ulicy Gdańskiej. Trwa pacyfikacja Ochoty. W Kampinosie porucznik Adolf Pilch-Dolina organizuje pułk Palmiry Młociny. Mówi Adam Drzewoski, Philips. Poszedł do powstania jako niespełna 20-letni chłopak. O błyskawicy dowiedziałem się już w tym czasie, kiedy ona zaczęła działać. To nas zainteresowało, że taka wspaniała stacja pracuje kilka razy dziennie i nadaje komunikaty różne. Bo ta sama radiostacja pracowała i jako radiostacja wojskowa Błyskawica, i jako radiostacja Polskiego Radia do dyspozycji Biura Informacji i Propagandy. To wciąż była ta sama radiostacja, ta sama Błyskawica, tylko byli inni spikerzy, no i oczywiście były inne audycje. I w ogóle Błyskawica została zamówiona i skonstruowana nie w Warszawie, tylko w Częstochowie z przeznaczeniem dla Biura Informacji i Propagandy jako rozgłośnia Polskiego Radia. Także Błyskawica była na pewno bardzo cenioną radiostacją przez powstańców, przez ludność cywilną. Z budynku PKO przy Jasnej 12 razy na dobę na fali 328 i 52,1 MHz nadaje powstańcza radiostacja Błyskawica. W Śródmieściu i na Starym Mieście Poczta Harcerska dostarcza dziennie około 2000 listów. Warszawo!